Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radio Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, czy Sejm jeszcze w tym roku przyjmie ustawę wprowadzającą instytucję sędziów pokoju? Tak, wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Jest to możliwe. Prace nad projektem prezydenckim tej ustawy należały i ciągle należą do trudnych prac, albowiem wkomponowanie sądów w pokoju w system sprawiedliwości określony w Konstytucji, jak i w innych ustawach, nie jest łatwą rzeczą. Dlatego też te prace, które trwały na ten czas w podkomisji, specjalnej podkomisji, która została w tym celu powołana, ja w tej podkomisji również pracuję, do łatwych nie należały. Spotkaliśmy się kilkanaście razy. Te prace zostały zakończone. W tej chwili podkomisja musi jeszcze przyjąć ten projekt ustawy, albowiem jest wiele spraw natury porządkowej, co będzie czynione w biurze legislacyjnym Polskiego Sejmu, i myślę, że w przeciągu Tygodnia nastąpi ostateczne zakończenie prac nad, tą, nad projektem tej ustawy w podkomisji, później komisja i następnie komisja kieruje swoje sprawozdanie z pracy do Polskiego Sejmu. Pośpiechu wielkiego jest nie ma. To jest konieczne i co najważniejsze, jakie korzyści niesie dla obywateli. No właśnie, bo ja myślę, że o tym powinniśmy rozmawiać. Tak, to jest duża korzyść w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście zaufanie społeczne wobec wymiaru sprawiedliwości Przede wszystkim wobec funkcjonujących dzisiaj w systemie sądów jest mocno nadwyrężone. Tutaj mamy wiele problemów, które docierają do mnie od wyborców, na przykład, ale z tego co wiem, to ten problem jest powszechny w skali ogólnopolskiej. No To jest przede wszystkim tak, przewlekłość postępowań, co nie jest nową bolączką, ale dzisiaj nową bolączką to jest sprawa dotycząca sprawiedliwych wyroków, które są które zapadają w polskich sądach. No takie są odczucia, odsądnych, którzy bardzo często zgłaszają te problemy. No i rzeczywiście problem dotyczący przeciążenia sądownictwa powszechnego przede wszystkim no jest rzeczą, która wymaga usprawnienia i temu mają służyć właśnie sądy pokoju, w których sędziowie, sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach bezpośrednich przez lokalne społeczności, będą zajmowali się sprawami takimi najbardziej, że tak powiem, tymi, które obciążają dzisiaj sądownictwo powszechne. To są proste sprawy, sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, ale również prawa wykroczeniowego, bowiem tutaj można tego typu kwestie powierzyć właśnie sądownictwu pokoju, które w polskiej tradycji ma swoje, że tak powiem zapisane dobre karty, bo to były czasy przedwojenne, jeszcze wcześniej też są Sądownictwo pokoju istniało. To są sędziowie, tak jak powiedziałem, wybierani w wyborach, którzy są obdarzeni największym zaufaniem, i mam takie przekonanie, że tak się stanie też z sądami pokoju w tym nowym wydaniu, które jest tak, przygotowywane. Czyli zanim znajdziemy się chętnie, wypełnić tę funkcje. Ja, myśl, ja myślę, że tak. Oczywiście ustawa dzisiaj. Głosowanie dzisiaj... są dosyć wyśrubowane. I no, no tak, no na pewno na pewno są to większe wymagania niż, niż były określone w ustawodawstwie z czasów II Rzeczypospolitej, bo to musi być wyższe wykształcenie prawnicze. To trzeba kandydat, który będzie podlegał wyborowi, będzie musiał okazać też swoje doświadczenie związane właśnie z wykształceniem prawniczym. Nie, nie mówimy tutaj o wykonywaniu zawodu prawniczego, ale, ale przecież dzisiaj prawnicy, którzy nie wykonują zawodu prawniczego pracują na wielu różnych stanowiskach. To będzie musiał okazać, okazać taki kandydat, no nieskazitelna opinia i tak dalej. No to są te przymioty oczywiste, które zawsze każdego urzędnika państwowego czy też samorządowego muszą cechować i tak będzie w przypadku sądów pokoju. Sędziowie pokoju będą wybierani. Chcemy to uczynić tak, aby kadencja sędziego pokoju trwała 5 lat, co nie jest też bez znaczenia, chociaż w projekcie prezydenckim jest mowa o sześciu latach, ale zamysł jest... Taki, aby sędziów pokoju wybierać łącznie, to znaczy w dniu wyborów naszych polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Czyli z tego by wynikało, że najbliższe wybory sędziów pokoju, jak zakończymy ten proces legislacyjny nad prezydenckim projektem ustawy, będą miały miejsce w 2024 roku. Do tego to jest czas, gdzie trzeba będzie przygotować sądownictwo pokoju. Tam ustawa wprowadzająca te przepisy o sądach, pokoju dokładnie sytuuje, statuuje też tam sytuację, jak to ma być czynione, kto ma to przygotowywać. Będą specjalnie pełnomocnicy, no, którzy muszą doprawić do tego, aby sądy pokoju wpisały się również w to sądownictwo, które do dzisiaj funkcjonuje, a więc przede wszystkim sądownictwo powszechne tej pierwszej instancji. Pierwszej instancji to, to jest też niedokładne, ale chodzi tutaj o sądy rejonowe przede wszystkim, bo niektóre Sprawy są rozpatrywane w pierwszej instancji w Sądownictwie Powszechnym na poziomie sądów okręgowych. tak? Tu chodzi o sądy rejonowe przede wszystkim. To raczej nieco temat zmieńmy w tym tygodniu. Przedstawiciele opozycji podpisali pakt senacki. Czy pana zdaniem, tak jak przed czterema laty, da to zwycięstwo opozycji w Izbie Wyższej? Ja, ja, ja powiem tak. Ja mocno wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi wyborcom dobrych, mocnych kandydatów, sprawdzonych, doświadczonych, ale również bardzo odpowiedzialnych w polityce. Tak było w województwie świętokrzyskim w 2019 roku, kiedy też funkcjonował pakt senacki. Ten pakt senacki nie dał jednak rady kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, i sądzę, że tak będzie również. Również w tych wyborach w 2023 roku. My na pewno przedstawimy dobrych, mocnych kandydatów z tymi przymiotami, o, którym, o których przed chwileczką powiedziałem. No i tym jesteśmy przede wszystkim zainteresowani, aby dla naszych kandydatów do Senatu przeprowadzić dobrą, mocną kampanię. Tak, aby swoim zaufaniem pośród wyborców ta kampania darzyła się. Takim samym powodzeniem jak w przypadku wyborów do Sejmu. A czy... Ufam, że wybory do Sejmu w województwie świętokrzyskim, które będzie nadawało ton, nawet można powiedzieć, w skali ogólnopolskiej, doprowadzimy do tego, że na trzecią kadencję wyborcy powierzą Prawu i Sprawiedliwości wykonywanie. Władzy. A czy jeśli do Sejmu, tak jak i do Senatu opozycja wystawiłaby również jedną listę, to dla Zjednoczonej Prawicy jest szansa, czy raczej zagrożenie? Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się partii opozycyjnych. No To, że właśnie nie potrafią się porozumieć w kontekście wspólnych list wyborczych do Sejmu, no wskazuje na to, że jednak w opozycji nie ma tego zjednoczenia, to są działania bardzo pozorne, a to łączenie następuje poprzez ich podział. Tak więc nie obawiamy się bardzo tychże działań przed zbliżającą się kampanią wyborczą. Najważniejszą kwestią w każdej kampanii wyborczej jest to, aby startujące... Partie yy, ubiegające się o podział mandatów w polskim sejmie przede wszystkim, bo tam jest nadawany ten ton w polityce, żeby ci, którzy starają się o te mandaty, przedstawili dobry program. Jak na dzień dzisiejszy żadna z tych partii yy, nie przedstawiła programu wyborczego. Ostatnio a partia, Tusk... a partia yy, największa partia opozycyjna, partia właśnie wspominanego tutaj Donalda Tuska. No, to kredyty dla to wszystkich są, to na to są tylko są dla deklaracje i z tych deklaracji w kontekście y, y, polityki mieszkaniowej. Kredyt z 0%, to się wszyscy śmieją, cieszą się tylko banki i deweloperzy, natomiast inne siły polityczne poważnie do tego nie podchodzą. Mam takie przekonanie, że to jest pomysł rzucony tak na rybkę w kontekście zgłoszonego już znacznie wcześniej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przedstawionego przez pana ministra Budę programu mieszkaniowego dla młodych Polaków, gdzie wysokość tego. you <laughs> kredytu oprocentowanego tego kredytu ma wynosić 2%. No już Przez nie zatem pomnę nie o się innych Pan, kwestiach. że Platforma będzie mówić, że być może to PiS ukradł yy, tego typu propozycje platformie. Nie, no, no, 500 nie to raczej to raczej tutaj platforma w jakimś sensie nie no ja nie mówię, nie będę mówił tutaj, yy, ale platforma stara się tutaj konkurować i ta konkurencja ma się przełożyć na to, kto zaoferuje młodym Polakom tańszy kredyt. No już tańszego się nie da zaoferować. To, co zrobiła platforma, ale tak jak powiedziałem, jeszcze nigdy tak nie było, żeby, żeby kredyty były oprocentowane na poziomie 0, 0%. To jest ktoś za to musi zapłacić, za to, za to zapłacić z całą pewnością państwo. Tak jak już powiedziałem, cieszą się ci, którzy deweloperzy. No ale to jest taki pomysł rzucony tak na rybkę. Ja uważam, że powinniśmy. Polityce stać na twardym gruncie i tę rzeczywistość, z jaką przychodzi nam się mierzyć, no, trzeba do, do tego trzeba podchodzić w sposób bardzo racjonalny, a takie racjonalne, wiarygodne podejście ma Prawo i Sprawiedliwość. My jesteśmy partią wiarygodną, realizujemy to, co obiecywaliśmy naszym wyborcom, i mam takie przekonanie, że ten program, który niebawem zostanie przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, zweryfikowany, pośród naszych wyborców my się spotykamy z ludźmi, Rozmawiamy o potrzebach wyborców i wsłuchując się w ich głos, tworzymy program polityczny. Tak się dzieje również w województwie Świętokrzyskim. Bardzo dziękuję. Przypomnę, poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.